Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj sobie zagramy w Arm Rest Simulatora. I twórcy znowu, chyba wczoraj, jak dobrze liczę dni, twórcy dodali taki tajemniczy znowu update i dodali jakieś mega mocne jajko. Zobaczcie sobie tutaj nawet widzowie na spawnie, limitowane jajko jest, które kosztuje jednego wina. I te pety podobno, ten Super Angel i Evil Mushroom chyba są najbardziej opłacalne, bo one chyba mają po 15k albo jakoś tak siły. Tylko nie wiem, czy w zwykłej wersji, czy w tej wersji najlepszej. Ale w dzisiejszym odcinku oczywiście spróbuję sobie tego wydropić trochę i zobaczymy, czy mi się uda. Na czacie właśnie widać, ile tu Evil Mushroomów. To jest ten i Super Angel petów trafiają ludzie. A od ostatniego odcinka to jedyne co zrobiłem, to nafarmiłem sobie trochę siły. Mam 240 prawie trylionów siły. No i mi się zbugowała kamera. 2 tryliony winów mam, ale też jeszcze będę farmił, żeby zrobić jak najwięcej rebirthów, bo nie chcę robić, bo tu chyba bym zrobił tak z 5 rebirthów, to dla mnie za mało. I kupiłem sobie najlepszego traila. I jeszcze w dodatku Season Passa skończyłem, więc nie wiem, czy go restartować, bo restart kosztuje, nawet nie widziałem, że coś takie jest, za 100 robuxów, więc jak ktoś z was robił tego Season Passa i go restartował, to napiszcie w komentarzu, czy opłaca się, czy wiecie może, kiedy ten Season Pass się skończy, bo jak tak za 2-3 dni w kolejnym update się skończy, to nawet się nie opłaca go resetować. A ja sobie odpalam potki, odpalę sobie 2 na Laka, 2 na Void Peta, albo nawet 3, bo ich mam pełno. Te pety sobie chowam, ekwipunek mam wyczyszczony i zabieram się za otwieranie tych jajek. 1 hour later. No i dobra widzowie, pootwierałem sobie przez dłuższy czas te jajka i niestety mam pecha, bo trafiłem tylko jednego Evil Owla, który ma i tak 4000 siły, więc jak sobie go założę, to i tak jest drugim moim najlepszym petem, więc nie ma tak źle, ale ja na pewno jeszcze porobię sobie więcej tych openingów, żeby więcej otworzyć. Wy w komentarzach możecie pisać, czy wam się coś trafiło lepszego, czy macie podobne szczęście do mnie. Ja tu jeszcze sobie zakręcę spinka, może dostanę potkę na szczęście, bo już mi się wszystkie skończyły. No niestety chyba najgorsza potka, jaką mogłem trafić, czyli złota. I widzowie, jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie rebirthy, tylko powalczę teraz z tym szarkiem, żeby tak kijowo nie wyszło. Nie mam żadnej potki chyba na winki. Niestety nie mam, zero potek. Więc ja odpalam sobie autofighta i idę się bić z tym szarkiem. Dobra widzowie, powalczyłem sobie trochę. 2 triliony 220 bilionów winów mam, więc czas sobie zrobić rebirth. Mam nadzieję, że dużo tego zrobię. No to zaczynamy. Jeden rebirth. Drugi, trzeci. 3 rebirthy tylko. Ale te rebirthy są drogie. Ja myślałem, że więcej tego zrobię, ale masakra. Tu zaakceptujmy sobie widza do znajomych. W ogóle pozdro dla wszystkich widzów, co siedzą na serwerze. Dzięki nim mogę więcej farmić. A ile teraz dostanę na hita? Po 166 milionów. To z tymi petami nie jest tak źle w sumie. Razy 4000, razy 5. No i mam tu niestety 2 gorsze pety, ale chyba jeszcze w maszynce coś czeka. Tak, mamy do odebrania tego tutaj huge holo dragona. Ile on ma? 2600. No i jeszcze lepszy pecik. No ale widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak coś, link do prywatnego serwera macie w opisie. Śmiało wbijajcie, żeby razem farmić. Możecie mnie na serwerze zapraszać do znajomych, żeby mieć większy ten friend boost. Pamiętajcie o petce w górę. Napiszcie w komentarzu, ile macie tych nowych petów trafionych. Oraz nie zapomnijcie o subie, aby nie przegapić wszystkich filmów. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.